Jestem może jeden ze starszych spośród was, bo już za 4 miesiące, jak pan pozwoli, skończę 90 lat. Także dziękuję Bogu za każdy dzień łaski, jaki Bóg objawia i okazuje. To łaska Jego, że mogę być jeszcze wśród was i wśród żywych. I dlatego chciałbym wam powiedzieć, jak szybko mijają lata, bo kiedyś też byłem taki młody jak wy. Jak szybko mijają lata, wprost nie do wiary. Jak szybko siedzą godzin, mkną życia naszego zegary. Niedawno byliśmy dziećmi, niesforne, bzdące, małe. Już Bóg się rozwinął w kwiecie młodości lat wspaniałych. Przyszła pogodna jesień, liść opadł, dokwitły wrzosy, a zima stoi u progu. Starość nam srebrzy włosy. Przemija nabrzmiałe znojem życie, pospiechu i trudzie. Jak dzień za dniem, noc za nocą, tak przemijają i ludzie. I przyjdzie taka godzina na życie naszego zegarze, że się wskazówka zatrzyma i śmierć za sobą iskarze. Czy wiesz, dokąd pójdziesz ty duszą, gdy serce twe bić przestanie? Czy Jezus cię szczęściem ogarnie? Czy mrok i ciemności otchłanie? A drugi... Ach, objaw nową, skuteczną radę, gdy bezsenną noc z boku na bok się kładę. Coś, co by spłynęło na tą ziemię jak kosztowny olejek balsamowy. By ludzie mogli wznieść oczy swe do góry ku służbie miłości już serca odwrócone. By już na zawsze znikła myśl próbna, samolubna, do grzechu też pokusa zwalczona była zgubna. Wysłuchał pan tej rady, tej prośby i dał sposób. Opowiem, jak to było. Gdym upadł na kolana, gdy słońce już się skryło, prosiłem go. Wszak dobrze zna wszystkie me boleści. By wskazał pocieszenia, zwiastować mi tej wieści. We wszystkim masz widzieć Boga. W sprawach dużych i małych. I Jemu przynieś przez całe życie chwałę. Czy w życiu, czy też śmierci, czy w bólach i niebezpieczeństwie masz widzieć Boga, da ci nad wrogiem twym zwycięstwo. Widziałem go więc odtąd i w jasnej zorzy, a jasność dnia to było jak prezent Boży. Widziałem go w południe, gdy słońce jest wysoko i w deszczu, jak z nieba spadające złoto. A wieczór, gdy zmęczony, a czasem też i smutny, on pomógł i zniknął ból okrutny. Gdzie czasem w nocy niepokój czuje, on koi i usypia i serce by raduje. Gdy przyszły straty wielkie, widziałem go i wtedy. Wiedziałem, że mnie kocha tak samo i wśród biedy. Gdy spadły na me barki ciężary bardzo wielkie, wiedziałem, że potrafi mi zabrać troski wszelkie. Gdy spadły wśród smutku i choroby, gdy bardzo był przybity, Pan uspokoił i spokój dał obfity. A z chwilą bym do Niego wzniósł swe spojrzenie,
me serce napełniła chwała i uwielbienie. To było, przyznam, dla mnie zupełnie coś nowego, choć inni być może już wcześniej doświadczyli tego. To było objawienie, jak mamy chodzić stale i do końca życia być przy nim wytrwale. A z każdym dniem się światło wspaniale się nam objawi, gdy wiarą, a nie wzrokiem będziemy chodzić. On to sprawi. Posłuchaj więcej razy. To boskiej łaski droga we wszystkim. Tak, we wszystkim. Oglądaj zawsze Boga. A teraz na koniec troszkę taki, ale to już będzie ostatni. Bo kim jesteśmy według ducha, to wiemy. Narodziliśmy się z Boga, z ducha i wiemy. Ale nie zawsze zastanawiamy się, czym jesteśmy rzeczywiście według ciała. To wam powiem. Trochę mięsa, trochę kości, skóra, ścięgna i wnętrzności, owinięty w szmatę cały, oto człowiek doskonały. Kiedy ciało zachoruje, jak robaczek nie moczkuje. Gdy dech wyjdzie, żyć przestaje. Ziemia ziemi się oddaje. A gdy kładą go do ziemi, ginie ze szmatami swymi. Tym jest człowiek według ciała. W tym jest doskonałość cała. Od dzieciństwa już pojona, jakaś pycha urojona. Nosa człowiek wciąż zadziera, swego stwórcy się zapiera. Chciałby kimś być, lecz niestety marne są jego zalety. Chciałby rządzić całym światem i pomiatać swoim bratem. Stój, mój miły przyjacielu, na tej drodze ginie wielu. Inną drogą, jeśli trzeba, jeśli pragniesz iść do nieba. Nie każdemu ona znana, tylko tym, co swego Pana uwielbiają w swoim życiu, jak fiołek tkwią w ukryciu. Dziękuję.